Cześć, ja jestem Willy i witam was w kolejnym odcinku Tajemnic i Ciekawostek z Google Maps. Dzisiejszy odcinek zaczynamy na Morzu Południowochińskim, gdzie zostało uchwycone coś dziwnego. Mamy tutaj taki czerwony, świecący punkt. Jak przesuniemy się trochę dalej, zobaczymy kolejny punkt. Kolejny. Tych punktów jest tutaj cała masa. I to jeszcze nie jest wszystko, bo tutaj obok możemy zobaczyć coś, co wygląda jak statek, który właśnie został wysadzony w powietrze. Ten statek ma jakieś 30 metrów długości, więc jest całkiem duży. Jeśli to jest faktycznie statek, który został wysadzony w powietrze, to wychodziłoby na to, że to są jakieś pociski rakietowe. Jeden z nich przypieprzył w ten statek. To by było na pewno najciekawsze wytłumaczenie tego, co się tutaj odpierdala, ale pogrzebałem w internecie i znalazłem też takie mniej ciekawe. Na przykład niektórzy ludzie mówią, że to mogą być boje nawigacyjne. One często mają na górze zamontowane takie światełko, żeby było je widać w nocy. No a jeśli chodzi o ten obiekt, to może być statek, na którym zamontowano światełko, które mają przyciągać ryby i w sumie ja tego nie kupuję, bo to zdjęcie na pewno jest wykonane w dzień. Czy na zdjęciu wykonanym w dzień te wszystkie światełka aż tak bardzo by się wyróżniały? Wydaje mi się, że nie. Poza tym, tak jak już mówiłem wcześniej, jesteśmy na Morzu Południowochińskim. To jest miejsce, w którym Chińczycy często przeprowadzają różne testy militarne. Nawet jakbyście sobie zobaczyli na te wyspy, które są tuż obok. Tutaj ta wyspa to jest praktycznie jedna wielka baza wojskowa. Jak sobie przybliżymy, to nawet zobaczymy tutaj jakieś myśliwce, więc nie wydaje mi się, żeby to wszystko było przypadkowe. Dobra, znalazłem jakiś filmik, który pokazuje, jak wyglądają takie pociski rakietowe, więc zaraz sobie porównamy, czy to jest to samo. Okej, tak to wygląda, a tak to wygląda, no, wygląda na Google Maps. No. Teraz pytanie, czy to jest to samo? Chuj to wie. Byliśmy już nad morzem, więc... A, no kurwa, dzięki za zagadkę, no, kurwa. Teraz dla odmiany przenieśmy się do lasu. W lesie oczywiście na ogół nie ma zbyt wiele ciekawych rzeczy, no bo... Wow, ktoś robi kupę w krzakach, niesamowicie ciekawa sprawa. Natomiast zdarzają... Może być sik. Mają się wyjątki, na przykład w Polsce jest taka miejscowość Sztynort i tutaj faktycznie, no w lesie można się zaskoczyć, bo znajduje się tutaj taki obiekt, który nazywa się Budda w Sztynorcie. No i trzeba przyznać, że Budda to nie jest coś, czego można byłoby się spodziewać, idąc na wycieczkę do polskiego lasu. Nie mam pojęcia, co on tutaj robi. Może sra w krzakach jak wszyscy inni, ale nie skończyło się to dla niego zbyt dobrze. Tutaj widzimy, jakiś wandal właśnie upierdolił mu głowę. Co tu się dzieje w ogóle? Jakiś gościu z kaloszem na głowie. Był taki polityk amerykański, co też zawsze łaził z kaloszem na głowie, on się nazywał... Pewnie dwóch ziomków, a właśnie patrzcie, chyba alkohol ma w ręku. Vernon... Było coś na zasadzie, to Polska jest, nie? Ty, a zakład, że mu przypierdolę? Nie przypierdolisz mu. A zakład, kurwa, że przypierdolę? Podtrzymaj mi piwo. Podszedł z jakimś kijem, zajebał mu w głowę, głowa spadła. Spojrzeli na siebie, kurwa, dwóch idiotów i mówią, kurwa, stary, ale przypał, trzeba to naprawić. I zaczęli kleić, kurwa. Dobrze, tutaj widzimy, jakiś wandal właśnie upierdolił mu głowę. Co tu się dzieje w ogóle? Jakiś gościu z kaloszem na głowie. Był taki polityk amerykański, co też zawsze łaził z kaloszem na głowie, on się nazywał Vernon Supreme chyba. Vermin Supreme. Ten gościu to jest absolutny alfa giga chat, po prostu tego się nie da pobić. Jesteś z jakimś politykiem w garniturze, pierdolisz o ekonomii, prawach człowieka, innych bzdurach, a tu wbija ci gościu z kaloszem na głowie i jak masz w ogóle wygrać debatę z kimś, kto jest tak zajebisty jak on? To mógł być prezydent Stanów Zjednoczonych. Tak, wyobraźcie sobie, że wchodzicie na debatę i musicie dyskutować z ziomkiem, który ma kalosza na głowie. I ziomek z kaloszem na głowie bije was, kurwa, argumentami. Przecież to by było straszne. Gdyby po prostu obywatele tego kraju podjęli lepszą decyzję. Nie mam pojęcia, czemu Amerykanie nie chcą na niego głosować. On tutaj startuje w tych wszystkich wyborach od praktycznie 20 lat, no ale jeszcze nie wygrał ani razu z jakiegoś powodu. My name is Vermin Supreme. I am running for president of America. I am a friendly fascist. Wygląda, jak byłby w teamie Mini Majka. W sensie, że... Nieważne, kiedyś taką bajkę oglądałem, nieważne. I'm a tyrant that you can't trust and you should let me run your life because I know what is best for you. And what's that? Ponies, motherfucker, ponies. Jakby kogoś ciekawiło, o co mu chodzi z tymi kucykami, to jest jego obietnica wyborcza. On powiedział, że jak zostanie prezydentem, to każdy obywatel kraju dostanie darmowego kucyka. Jest to dziwne, ale bądźmy szczerzy, jest to bardziej prawdopodobne niż jak jakiś polityk mówi, że obniży podatki czy coś takiego, więc czemu nie?
Z innych ciekawych rzeczy to Vermin Supreme zaproponował kompletnie innowacyjne źródło pozyskiwania odnawialnej energii. We have giant turbines that we're working on, and we will have lots of zombies, and we'll just sort of dangle brains in front of them, and then they will turn the giant turbines, creating energy to lessen the dependence on foreign oil in America here today. Thank you. Dobra, macie tu jeszcze jeden zjebany klip, a potem wracamy do Google Maps. Mr. Supreme, your 30-second closing statement, please. My name is Vermin, my name is Vermin, Vermin Supreme, and you can vote, and you can vote, and you can vote for me for president. Okay, thanks very much for coming out today. Oh, one more thing. Jesus told me to make Randall Terry gay. Okay, thank you, Mr. Supreme. Thank you. All right. He's turning gay. All right. Yay. Okay. 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 Nie, dobra, ja rozumiem wolność w ogóle, ale dlaczego ktoś mu pozwala na te wystąpienia, kurwa. Przenosimy się do miejscowości Starożreby, gdzie odbył się bardzo potężny wyścig kolarski. Tam w oddali możemy zobaczyć... Najgorsze jest to, że biorąc pod uwagę naszych... polskich graczy, nazwijmy graczami, to bym się dobrze zastanawiał, czy nie zagłosować na pana Kalosza. ...czyć zawodników. Na prowadzeniu jest baba w czerwonym swetrze, kilka metrów za nią baba w białym swetrze. Jest to przewaga, która jest całkiem istotna, ale wydaje mi się, że możliwa do odrobienia, więc zobaczymy, co tutaj się dzieje. Niestety ciężarówka trochę zasłania, więc nie jesteśmy pewni, ale tutaj już widać... No widać, że prowadzenie zostało utrzymane, baba w czerwonym swetrze stabilnie kilka metrów przed babą w białym swetrze. Teraz decyduje się zjechać trochę na bok. I to była zła decyzja, tutaj chodnik ewidentnie był zbyt wysoki, baba w czerwonym swetrze wyjebała się potężnie na ziemię. Na kolejnym ujęciu możemy zobaczyć, że baba w białym swetrze ewidentnie zauważyła, co tutaj się dzieje, patrzy w tą stronę. To jest prawdopodobnie ten moment, w którym jednak uzna, że rywalizacja to nie jest wszystko, tak? Może jednak warto byłoby się zatrzymać, zobaczyć, czy coś jej się nie stało, czy można jej jakoś pomóc. Ale taki chuj, nie ma litości dla frajerów. Baba w białym swetrze wysuwa się na prowadzenie i korzysta z tego, co tutaj się stało. Ja ci dam, kurwa! Wow, baba w czerwonym swetrze jeszcze się nie poddała. Zobaczymy, co dalej się stanie w tym fascynującym wyścigu. Ona tutaj staje, baba w białym swetrze nie spodziewa się, co się dzieje. Myślała, że wyeliminowała przeciwnika, ale jeszcze wyścig trwa dalej. Zobaczymy, prowadzenie jest istotne. W takim momencie musieli przestać nagrywać. Ja pierdolę, nie dowiemy się, co się stało. A teraz przenosimy się do Nowej Zelandii, gdzie znajduje się wzgórze, o którym prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście, choć jest całkiem ciekawe. Można powiedzieć, że w pewnym sensie to wzgórze potrafi postawić przed ludźmi wyzwanie, jakiego nawet Mount Everest nie byłby w stanie postawić. To jest to wzgórze, które tam widać z tyłu na czerwono. Nie wygląda jakoś specjalnie wymagająco, wydaje się, że wspinaczka nie byłaby skomplikowana. No i to by była prawda, dlatego że wyzwanie nie polega na tym, żeby na to wzgórze się wspiąć. Wyzwanie polega na tym, żeby przeczytać jego nazwę. To jest oczywiście tylko skrócona nazwa tego wzgórza. Nazwa pełna jest jeszcze dłuższa. To wygląda, jakby ktoś po prostu zajebał ze 23 razy czołem w klawiaturę i wyszło mu coś takiego. Na Wikipedii jest napisane, że nazwa oznacza szczyt wzgórza, gdzie Tamatea, mężczyzna w wielkich kolanach, zdobywca gór, pożera ziemi i podróżnik grał na flecie do swojej kochanej. Okay. Tak czy inaczej, nazwa tego wzgórza jest najdłuższą, składającą się tylko z jednego słowa nazwą jakiegokolwiek miejsca na ziemi. I znajduje się to wszystko, jak już mówiłem, w Nowej Zelandii. A jakby kogoś zastanawiało w sumie, do czego można taką wiedzę wykorzystać, no to już pokazuje. Na przykład do tego, żeby zostać milionerem, bo to jest pytanie, które kiedyś pojawiło się w milionerach. Taumata fakatani hanakuwawa utame tea turipukaka pikimana horonu kopoka finu akitana Hawaii. B. Yeni Zelanda. C. Galler. D. Hindistan. Ale banalne pytanie, odpowiedź B, Nowa Zelandia, jak można takich rzeczy nie wiedzieć? Ona niestety nie oglądała tajemnic i ciekawostek, więc musiała tutaj kombinować, używać jakieś koła ratunkowe. I nawet przy tych kołach ratunkowych dalej mózg ma rozjebany, nie ma pojęcia, jaka jest poprawna odpowiedź. No i tutaj na końcu postawiła na Nową Zelandię. To nieźle. No, ale jakby oglądała ciekawostki, to by uniknęła całego tego stresu. Na zakończenie dzisiejszego odcinka pokażę wam jeszcze ostateczny dowód na to, że Ziemia jest okrągła. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! No dobra.